Witam wszystkich, tu Lavoscore i zapraszam na Zagrajmy w Resident Evil 5. Jak widzicie, obyło się bez oglądania menu głównego, ponieważ ten etap przechodzę już drugi raz. Nie przeszedłem go do końca. Fakt ponownego przechodzenia wynika z tego, że zginąłem, a bardzo ginąć nie lubię i ginąć nie chcę. Zatem, nie wiem, jeśli jeszcze raz zginę, to po prostu, no cóż, będziemy kontynuować dalej. Spróbuję po prostu jeszcze raz. Tu widzimy, mamy, jak pięknie podany, emblemat numer 6. Nie, 5. Nie, już, czy 4. Dobra, nieważne. Na tym rozdziale, znaczy w tej części rozdziału, drugiego, pierwszej części, znajduje się 5 emblematów, które zamierzam zdobyć. A tu jest pukawka, którą już mam na plecach, jak widzicie. Której nie opłaca mi się targać ponownie. HK MP5 jest o wiele lepsza od Skorpiona, mimo że nie oferuje aż tylu ulepszeń. To i tak jest o wiele lepsza od Skorpiona. Czy coś jeszcze ciekawego tu zostało? Te dokumenty zawierają informacje o ekwipunku oraz o komendach, jakie możemy wydać szewie, wciskając i przytrzymując klawisz V oraz na przykład wciskając także strzałkę do przodu, każemy szewie atakować, wciskając strzałkę w tył, każemy szewie podejść do nas i bronić się. No cóż, to tyle wyjaśnień, a teraz walka z Majini, którzy teraz mają kuszę. To jest bardzo wkurzające. Nie szarżujcie w tej lokacji, ponieważ jak widzicie, mamy pułapki. Gdzie ty się wybierasz? Zupełnie straciłeś głowę, co? Ej! Wow, to było złe. Tak, zapomniałem wspomnieć o strzelbie, że ma taką dobrą właściwość, że przewraca przeciwników, co daje nam szansę na zdeptanie ich. Coś jeszcze... Dobra, skorzystajmy z tej drabiny. Tak, niestety zginąłem w tej sekwencji raz i bardzo mnie to denerwuje, przynajmniej, a może po prostu nie mam pojęcia, jak to się robi. Jeśli ktoś wie, jak zrobić tutaj profil drugiego gracza, to byłbym bardzo wdzięczny za podzielenie się tą informacją. Tu mam ziółko. Szewa, bądź ze mną! Do czego ty prujesz? Aha. Papa. Wstaniesz, co? Pewnie, że wstaniesz. Wszyscy wstają. Spadaj. W tym etapie miło być nie będzie. Naprawdę miło nie będzie. Ponieważ spotkamy aż dwóch nowych przeciwników, czy bodajże trzech. Jak się domyślacie, nie są wcale łatwi do pokonania. No, przynajmniej przez moją skromną osobę. Dobra. Masz jeszcze tu strzelbę? Czemu nie bierz strzelby, kurczę? Co dziwne, dopiero rozkaz ataku, jaki wydajemy szewie, powoduje, że wyciąga nas strzelbę. I mamy nowych przeciwników, jakimi są Adiule, zmutowane psy.
tego co zauważyłem, to mutują raczej wtedy, kiedy zostawimy je samym sobie po jakimś ostrzale. Wcale nie muszą mutować. O rany. Do ich ataków należy, przynajmniej kiedy są w niezmutowanej formie, rzucanie się na nasze osoby. Jakieś szybkie ugryzienie. A kiedy są zmutowani, jak sami widzieliście, obalanie... Wow, krytyk. Obalanie na ziemię i wtedy jakieś, nie wiem, próba zagryzienia. Jak tam się dostać? No chodź. A, wiem, że wybiegniesz. Nienawidzę cię. Paczek, bardzo ciebie nie lubię. Właśnie tak. Będzie to wkurzająca sekwencja. Ty gnoju. Mamy kolejnego nowego przeciwnika, który jest naprawdę wkurzający. Jest to gruby Magini, który już leży. Nie wierzę. Nie, oczywiście, że nie. A, spadają na mnie. Przeklęte Reksio. No tak, jeszcze zmutował na dodatek. Jakim cudem on... Ach... Czemu tak wysoko skaczesz, Reksio? Tak, gruby Magini, co ciekawe, umie osłaniać się przed naszymi strzałami ze strzelby. Co jest naprawdę irytującą rzeczą. Chciałem w ogóle jakiś granat. Pieski na szczęście nie są zbyt mądre, kiedy na przykład wejdziemy na kontener. Ech. Dziadostwo. Gdzie one są? Nie zamierzam tu schodzić. Po pokonaniu grubego Maginiego zawsze dostajemy skarb, jakim jest jakaś bransoleta. Na zdrowie. To zamiast kiełbachy. Dobra, leżę. Rany, nienawidzę.